Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również ojca profesora Zbyszka Tomarskiego. Spotykamy się już na piątym, przedostatnim wykładzie organizowanym przez Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne. Ten cykl wykładów organizowany jest przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Gdańska, co warto podkreślić. Dzisiaj naszym gościem jest ojciec profesor Grzegorz Chrzanowski, który będzie mówił o teologii mistycznej u ojca Joachima Badyniego. Przypomnę, że aktualny blok wykładowy Mistyka i duchowość dominikańska wobec wyzwań współczesności edytujemy za pośrednictwem Facebooka na żywo, natomiast wykłady archiwalne znajdują się dodatkowo na stronie internetowej PTFT. Za chwilę oddam głos doktorowi Zbyszkowi Tomarskiemu, który przedstawi osobę naszego gościa oraz jego osiągnięcia naukowe. Tymczasem przypomnę, że istnieje możliwość zadawania pytań w trakcie wykładu, do czego bardzo Państwa zachęcam. Oczywiście tutaj nie ma możliwości odpowiedzenia na nie wszystkie, za co też przepraszamy. Ale gwarantuję, że przynajmniej tutaj częściowo Państwa ciekawość zostanie zaspokojona, a wątpliwości rozwiane. Szanowni Państwo, zapraszam na wykład. Oddaję głos Zbyszkowi Tomarskiemu. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, powiem parę zdań o ojcu Grzegorzu Chrzanowskim, a potem oddam mu głos oczywiście. Ojciec dr Grzegorz Chrzanowski jest dominikaninem. Jest tym dominikaninem od ponad 30 lat. Święcenia przyjął na początku lat 90. Potem pracował przez rok jako katecheta i duszpasterz w Jarosławiu. Następnie przez kilka lat pracował w Krakowie jako duszpasterz młodzieży szkół średnich Przystań. W latach 1997-2000 był asystentem w katedrze filozofii i religii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Potem przebywał jako redaktor naczelny w Poznaniu. Przez 3 lata pełnił funkcję redaktora naczelnego dla wydawnictwa W Drodze. Następnie był rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego w Krakowie, Kolegium Dominikańskiego. A potem przez kilkanaście lat pełnił funkcję regensa polskiej prowincji Dominikanów, czyli osoby odpowiedzialnej za formację intelektualną braci zakonnych. W roku 2003 obronił doktorat właśnie z filozofii religii i od tego czasu wykłada nieustannie i w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie oraz na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Jest autorem kilku książek. Jedna książka to książka poświęcona myśleniu religijnemu Johna Hicka, Zbawienie poza Kościołem, filozofia pluralizmu, widać, Johna Hicka, oraz współautorem, współredaktorem dwóch bardzo ważnych książek. Jedna książka to jest książka Polacy o religii, od myślenia religijnego do filozofii, i druga książka dedykowana profesorowi Janowi Andrzejowi Kuczowskiemu pod tytułem Jeśli Bóg jest. Oprócz tego ojciec dr Grzegorz Chrzanowski publikował w periodykach takich jak Miesięcznik Znak, jak Miesięcznik W Drodze, w Tygodniku Powszechnym, w Przeglądzie Religioznawczym, a także w Charakterach. Także widzą Państwo bardzo bogaty życiorys intelektualny i się bardzo cieszymy, że gości w naszym towarzystwie z wykładem. Także panie i panowie, sympatycy i sympatyczki naszego towarzystwa, bardzo proszę, oddaję głos ojcowi doktorowi Chrzanowskiemu. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na tym wykładzie. Czy jestem dobrze słyszany? Nie ma żadnych problemów? Dobrze, cieszę się. Bardzo dziękuję też za zaproszenie do wygłoszenia tego dzisiejszego wykładu. Też cieszę się, że powstała taka inicjatywa w ogóle właściwie jakiejś popularyzacji czy przybliżania filozofii i mistyki dominikańskiej. Myślę, że można tak powiedzieć, że w imieniu naszego zakonu, że to jest dla nas takie jakieś wyróżnienie, prawda? I bardzo nam z tego powodu miło. Ale też myślę, że jest o czym mówić, więc na pewno, że te wykłady były bardzo interesujące. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy też spotka się z Państwa zainteresowaniem. Temat dzisiejszego wykładu, może przejdę od razu do udostępniania prezentacji, którą przygotowałem.
O, mam nadzieję, że widać. Teologia mistyczna ojca Joachima Badeniego. Taki wybrałem temat dzisiejszego wykładu. Najpierw może powiem o mojej perspektywie. Moja perspektywa nie jest perspektywą teologiczną i jakkolwiek no, odebrałem formację teologiczną podczas studiów teologicznych w naszym kolegium i na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, to raczej występuję i wykładam filozofię religii i też tak się właśnie identyfikuję, raczej po stronie filozoficznej niż teologicznej, ale jest wiele zagadnień, które są na pograniczu filozofii religii i teologii. I też kiedy się przegląda takie noty biograficzne różnych autorów, którzy są filozofami religii, bardzo często jest napisane filozof religii i teolog. I to te dwie rzeczy jakoś są ze sobą połączone. Mój doktorat, który dotyczył problematyki pluralizmu religijnego, pisany był przez filozofa religii, a samo zagadnienie pluralizmu religii, znaczy pisany był na temat jednego z autorów, którzy są filozofami religii, tak się raczej ich uważa za tego typu postacie. Natomiast to są zagadnienia właśnie takie z pogranicza. Stąd moje zainteresowanie też problematyką mistyki i postacią ojca Joachima Badeniego, o którym pamięć cały czas jest żywa w Krakowie. I jest to postać, która utkwiła mocno w naszej pamięci, często jest on wspominany. Chciałbym rozpocząć od... Nie będę mówił w ogóle o biografii ojca Joachima. Domyślam się, że osoby, które chcą słuchać wykładu o ojcu Joachimie Badenim, już o nim wcześniej słyszały i mają podstawowe informacje na temat jego życia i też na temat jego książek, których wiele napisał albo też podyktował, bo często to są właśnie wywiady, które są z nim przeprowadzane. Zwykle nie polecam Wikipedii jako takiego źródła informacji na temat problematyki czy autorów, których omawiam, ale przejrzałem notę na Wikipedii na temat ojca Joachima. Uważam, że tam wszystkie informacje, które są podane, są rzetelne i rzeczywiście, jeśli ktoś chciałby jeszcze rzucić okiem na życiorys ojca Joachima, to tam można to zrobić. Powiem tylko, że ojciec Joachim żył w latach 1912 do 2010, więc niemal 100 lat. Zmarł w Krakowie, urodził się w Brukseli i w latach 40. wstąpił do nowicjatu dominikanów w Wielkiej Brytanii, potem po wojnie wrócił do Polski i już tutaj był duszpasterzem i no, taką oddziaływującą osobowością. Zanim przejdę do omawiania bardziej intelektualnego myśli, które są zawarte w książkach ojca Badeniego, chciałbym ustawić je w pewnym kontekście. Tym kontekstem będzie ogólna refleksja na temat tego, czym jest mistyka, rozumiana zarówno w obszarze filozofii, jak i teologii, co mówi filozofia religii na temat cech charakterystycznych i typów mistyki, czym w ogóle jest, jak się mistykę definiuje. To będzie początek, ale przed tym początkiem będzie jeszcze inny początek. I to jest początek wszystkiego, bo to się wydarzyło we Lwowie 20 czerwca roku 1938. W autobiografii ojca Joachima tak czytamy. Pamiętam doskonale, bo jak zapomnieć taki dzień. Wybrałem się do nocnego lokalu. Idę spokojnie ulicą i widzę alabastrową rzeźbę Matki Boskiej z Lourdes, ufundowaną w wieku XIX przez jedną z moich ciotek. Przechodzę obok rzeźby obojętnie, widziałem ją przecież setki razy, lecz nagle czuję, jak ktoś delikatnie, z macierzyńską czułością kładzie mi rękę na plecach. Jeszcze dziś czuję wyraźnie ten dotyk, choć od tej chwili minęło z góry 60 lat. Tak mogła dotknąć człowieka jedynie ta, która zachowała dziewictwo, a więc Maryja. Dotknęła mnie z niebywałą czułością, jakby delikatnie gdzieś mnie kierując. To jest pierwsze doświadczenie duchowe, mistyczne, doświadczenie religijne, które człowieka, który sam o sobie pisze, że był takim trochę no, studentem, już był po studiach, bo studiował w Krakowie prawo w latach 30., wrócił do Lwowa, to się działo rok przed wybuchem II wojny światowej, ale właśnie prowadził życie, no powiedzmy, właściwe swojemu stanowi życiowemu, wiekowi, szedł do nocnego lokalu i to dziwne doświadczenie, pierwsze, które
skierowało jego kroki w stronę kościoła dominikanów, ale do kościoła dominikanów nie wszedł, bo kościół był zamknięty. Tutaj jest zdjęcie ojca Joachima z lat 30. w Krakowie. No, widać chłopcy sferajny, tak można powiedzieć. Takie postacie oglądamy na filmach niekiedy z epoki, prawda? Czasami na filmach o mafii sycylijskiej ze swoimi towarzyszami i kolegami. Tak właśnie pierwszy z lewej ojciec Joachim, Kazimierz Badyni. Od tego czasu ojciec Joachim zaczął chodzić do kościoła częściej i chodził z jakimś takim wewnętrznym przekonaniem. Dla niego ta sfera religijna jakoś się odsłoniła. Pisze tutaj o też modlitwie różańcowej, kiedy kapłan błogosławił na świętym sakramentem i mówi, że najprawdziwsze ciało, krew i bóstwo zobaczył. Zdziwił się bardzo, ponieważ nie był aż tak teologicznie przygotowany, aby na to tak spojrzeć. Ale chciałbym jeszcze jeden cytat przytoczyć właśnie z autobiografii. Otóż kiedyś wybrał się do księgarni, która znajdowała się przy klasztorze dominikańskim we Lwowie, jakiś tam czas, kilka tygodni później, i zaczął się zastanawiać, czy może by nie został dominikaninem, ponieważ spodobał mu się habit dominikański. No i brat, który tam sprzedawał książki, powiedział, że, no, że nie musi wstępować do zakonu, może zostać tercjarzem. A czy będzie mógł nosić habit? Pyta Joachim. Na to mówi brat, że no nie, no tercjarzom się zakłada habit tylko do trumny. No i zaczął się zastanawiać ojciec Joachim, czy założyć habit, czy nie, czy się zaangażować. I pisze tak. Kiedy tak w myślach przymierzam habit, widzę, że w kącie pokoju stoi Chrystus. Nie był to Jezusek ze świętych oleodruków, ani też Jezus, którego ujrzała siostra Faustyna. Notabene bardzo mi się nie podoba obraz Jezu, ufam Tobie. W kącie stoi więc Chrystus. Ale jaki to Chrystus? Beduin ze wspaniałym, smagłym obliczem, bujną brodą, prawdziwy król Izraela, potomek Dawida i Salomona w szacie światła. Poczułem, że Jezus zaprasza mnie do siebie i że ma on w sobie nadludzką siłę przyciągania. Jest straszliwie silną atrakcją. Zwykły człowiek bywa fascynujący, a co dopiero Jezus. Lecz różnica między zauroczeniem Bogiem a człowiekiem polega na tym, że ludzka fascynacja często nas zniewala. Boska nigdy, wręcz przeciwnie, przywraca nam wolność. Myślę dziś, że tamto widzenie było czystą teologią. Nie widziałem tego posągu, chociaż byłem kiedyś we Lwowie i nawet udałem się do tego klasztoru, ale wtedy, to było bardzo dawno, jeszcze w latach 90., był on zamknięty, ten klasztor, nie dało się niestety zwiedzać, ale jak tak sobie pomyślę, co mogło stać właśnie w takim sklepiku, czy nie wiem, gdzieś tam na jakichś krużgankach klasztoru dominikanów we Lwowie, to przypuszczam, że nie było to jakieś arcydzieło sztuki rzeźbiarskiej, raczej jakaś taka zwykła figura, a jednak ta zwykła figura zrobiła na ojcu Joachimie tak wielkie wrażenie, że poczuł właśnie jakąś niezwykłą, silną siłę przyciągania przez tą właśnie postać Jezusa. Jakąś niezwykle silną, straszliwie silną atrakcję. Straszliwe, silna atrakcja, czyli przyciąganie. I mówi, sądzę, że widzenie było czystą teologią. Czyli nie chodzi ani o doświadczenie estetyczne, ani nie chodzi o jakieś takie pobożne wzruszenie, tak powiedzmy, tylko to było doświadczenie teologiczne, doświadczenie, które coś ujawniło ojcu Joachimowi. Mówię specjalnie o tych doświadczeniach, ponieważ całe myślenie ojca Badeniego jest właściwie zakorzenione w tych doświadczeniach i za chwilę zobaczymy, w jaki sposób ono się rozwija. Ale żeby zobaczyć, w jaki sposób się rozwija, musimy trochę powiedzieć o mistyce. Czym jest mistyka? Inny dominikanin, zresztą najprawdziwszy uczeń Joachima Badeniego, czyli ojciec Kłoczowski, w książce Drogi człowieka mistycznego mówi, że słowo mistyka i mistyczny pochodzą z greki oczywiście i wywodzą się od czasownika myo, co znaczy zamykać się, mrużyć, głównie w kontekście zamykać oczy, metaforycznie być uśpionym, uciszyć się. I w kulturze greckiej się pojawiło, to słowo zaczęło być używane częściej w związku z pogańskimi misteriami. Natomiast przymiotnik mistyczny oznaczał początkowo ukryty, tajemniczy. W
gdy pojawiło się chrześcijaństwo na arenie dziejów, to ten przymiotnik mistyczny był w trzech kontekstach używany. Po pierwsze, w mistycznej interpretacji Biblii. Orygenes na przykład, pisarz wczesnochrześcijański, interpretował wyjście narodu wybranego z Egiptu jako archetyp duchowej drogi każdego człowieka, od niewoli świata do wolności duchowej. I inne tego typu właśnie interpretacje, które zdarzenia, które miały miejsce, opisywane jako zdarzenia historyczne, interpretowane były jako pewne figury czegoś innego, coś, co mówi nam o życiu duchowym. Ujawniały głębszy sens, mianowicie ten sens ukryty, tajemniczy, sens mistyczny. W liturgii pierwszych wieków mówiło się o Eucharystii, że jest to uczta mistyczna, ołtarz to stół mistyczny, chrzest mistyczne narodziny, nowoochrzczeni to ci, którzy są odrodzeni przez mistyczną ekonomię. Katechumen, który przyjął chrzest, dopiero wtedy, według kateches Cyryla Jerozolimskiego, dopiero wtedy uzyskiwał pouczenie. Były to katechezy mistagogiczne, w których wyjaśniano, co się stało, dlatego że dopiero Duch Święty, który był udzielony, mógł mu wyjaśnić, doprowadzić do zrozumienia. Do tej pory, przed chrztem, było to pouczenie zewnętrzne, natomiast aby zrozumieć prawdy wiary, duchowo je uchwycić, wejść w ten świat, mówił Cyryl Aleksandryjski, musi Duch Święty odsłonić temu, który przyjął chrzest. Stąd też sens tej właśnie inicjacji w formie sakramentu chrztu. Wreszcie termin mistyczny był używany do opisywania pewnego typu poznania, duchowego poznania Boga, który został wyróżniony obok typu spekulatywnego. Problematyka Boga pojawia się w filozofii greckiej, Arystoteles, Platon. Oni już mówili coś, Platon mówił bardziej o ideach platońskich, które mają pewne cechy boskie, takie właśnie jak na przykład wieczność, czyli aczasowość, czy transcendencję w stosunku do świata materialnego. Arystoteles mówił o Bogu jako samomyślącej się myśli, o nieporuszonym pierwszym poruszycielu i tak dalej, więc ten temat Boga w filozofii starożytnej był obecny i później on był rozwijany, na przykład w formie różnych argumentów na rzecz istnienia Boga, czy filozoficznej analizy atrybutów boskich. Dlatego możemy o poznaniu boskim mówić w sposób spekulatywny, właśnie filozoficznie. Ale oprócz tego, takiego filozoficznego poznania, spekulatywnego, które często jest uważane za rodzaj teologii naturalnej, czyli takiej, do której nie potrzeba jeszcze objawienia, mocą samego umysłu, Tomasz Zakwinu uważał, można udowodnić, że Bóg istnieje, a skoro istnieje, to jest jakiś, czyli można pewne atrybuty też już boskie przedstawiać. Więc oprócz tego spekulatywnego istnieje również inne, które jest poznaniem mistycznym właśnie, które polega na wejściu w całkowitą ciemność niewiedzy. I pseudo-Dionizy Areopagita, mnich syryjski pod wpływem Plotyna głęboko pozostający, właśnie o tym pisał. Dobroczynna przyczyna wszystkiego, nadsubstancjalnie wznosząca się nad wszystkim, ujawnia się w swej prawdzie i bez osłony tylko tym, którzy przechodzą ponad wszystkimi rzeczami i skalanymi i czystymi, i ponad szczytami wszystkich świętych dążeń, pozostawiając za sobą wszystkie boskie światła, niebiańskie dźwięki i słowa, zanurzają się w ciemności, gdzie prawdziwie jest ten, który głosi Pismo, jest ponad wszystkim. Pseudo-Dionizy uważał, że Bóg jako taki, jako ta niezgłębiona, dobroczynna przyczyna jest ponad możliwością orzekania. O Bogu nic nie możemy powiedzieć, Bogu możemy jedynie zaprzeczać. I jedyne, co możemy zrobić, no to najwyższa teologia to jest taka teologia, która zaprzecza boskim atrybutom, teologia negatywna, począwszy od takich najbardziej związanych ze światem. Nie mówi się o Bogu, że jest na przykład jakimś bytem cielesnym, wznosi się coraz wyżej, wręcz zaprzeczając wprost, że jest na przykład bytem jako takim, że jest słowem, że jest duchem i tak dalej. Gdy się czyta pseudo-Dionizego, to można popaść w takie zwątpienie, bo właściwie pseudo-Dionizy wszystkim tym tradycyjnym określeniom Boga zaprzecza. I wreszcie mówi, to jest niepoznawalna przyczyna. Jedyne, co możemy zrobić, to doświadczyć jej w ciemności niewiedzy. To jest możliwe doświadczalnie, ale całkowicie poza możliwością orzekania, poza możliwością wiedzy i niewiedzy.
I ponownie ojciec Kłoczowski, tym razem powołując się na Akwinatę, mówi, że jest poznanie teoretyczne, cognitio speculativa, czyli na przykład wtedy, kiedy argumentujemy na rzecz istnienia Boga. Drugi rodzaj ma charakter nadprzyrodzony, jest teoretyczne i afektywne. Teoretyczne to jest teologia, która jest racjonalną refleksją, ale nie tylko samego rozumu, ale również przesłanego objawienia. Ale oprócz tego jest jeszcze inne poznanie nadprzyrodzone, które ma charakter afektywny i eksperymentalny, czyli poznanie przez miłość. Wiedza religijna, która jest skutkiem jednego z darów Ducha Świętego, miłość wyprzedza poznanie. Ze zjednoczenia w miłości płynie światło poznania tajemnic boskiego życia. Zatem jest coś takiego w tradycji chrześcijańskiej, ale też w innych religiach, trzeba o tym pamiętać, jak doświadczenie mistyczne. Doświadczenie mistyczne, które jest rodzajem bezpośredniego zetknięcia się z Bogiem czy z absolutem, bardzo często takiego, które jest poza możliwością orzekania, które jest wejściem w ciemność. Ta ciemność to nie jest oczywiście ciemność zmysłowa, ale to jest taka ciemność, która oznacza brak możliwości poznania, czyli na przykład wyrażenia za pomocą adekwatnego pojęcia albo za pomocą adekwatnego obrazu. Mistycy bardzo często mówią, że doświadczenie, które przeżyli, przekracza możliwości opisu. Żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co przeżyłem, mówi mistyk, na przykład święta Teresa z Awila, po czym pisze gruby tom, w którym pisze, co przeżyła. Więc to takie paradoksy są. Ta ciemność jest rozświetlona obecnością Boga i tak dalej. Pseudo Dionizy Areopagita tutaj jest mistrzem w tych określeniach. Zresztą to od niego pochodzi, prawdopodobnie od niego, ile wiem, samo określenie teologia mistyczna, ponieważ właśnie ta teologia apofatyczna, która neguje wszystkie orzeczenia o Bogu i która mówi, że o Bogu nic nie możemy zasadniczo powiedzieć, ale można go doświadczyć właśnie wchodząc w tę ciemność, w której jest Boża obecność taka powiedzmy naga, w sensie bez jakichś takich określeń, które umysł człowieka mógłby w stanie to dać. To jest takie wznoszenie się od tych zaprzeczeniach, od najniższych do najwyższych zaprzeczeń. I ponieważ jest to wznoszenie się i powrót, pseudo-Dionizy mówi, to jest właśnie teologia mistyczna. Teologia, która prowadzi do spotkania z Bogiem, który jest Bogiem ukrytym. Co ciekawe, teologią, mistyką zajmują się nie tylko teologowie, ale również filozofowie. I trochę tak z przekory przytoczę tutaj filozoficzne definicje. Jacques Maritain mówił tak, przez doświadczenie mistyczne rozumiem ogólnie uszczęśliwiające doświadczenie absolutu. Wyraz absolut celowo pisze tutaj nie przez duże A. Jak zobaczymy później, nie każde doświadczenie mistyczne jest doświadczeniem Boga. Dlatego tak jest, że są różne religie i różne koncepcje ostatecznej rzeczywistości. Niektóre mówią o Bogu osobowym, inne mówią o nieosobowym absolucie, jak w przypadku hinduizmu. Niektórych nurtów, zwłaszcza Advaita Vedanty, czy w przypadku buddyzmu. Ojciec Badeni szczególnie lubił buddyzm zen. Czytał mistrzów, popularyzatorów buddyzmu na zachodzie, takich jak Daisetsu Taro Suzuki, czy Alan Watts. I na nich się powoływał w swoich książkach również, na to, co oni pisali o buddyzmie. Inna definicja pochodzi od Gershoma Scholema, który jest specjalistą od mistyki żydowskiej, od kabały również. I mówi tak, mistyk to ktoś, komu dane lub podarowane jest bezpośrednio odczuwane jako realne doświadczenie boskiej obecności, czyli rzeczywistości ostatecznej, lub to przynajmniej stara się świadomie je uzyskać. Doświadczenie takie może stać się jego udziałem za sprawą nagłego oświecenia, iluminacji i tak dalej. To jest ważne. Bezpośrednie odczuwane jako realne doświadczenie boskiej obecności. To doświadczenie bezpośrednie jest realne. Henryk Elsenberg, polski filozof, zmarł w 1965 roku, w żadnej religii się nie mieścił, a jednak o religii i o mistyce pisał wręcz przeciwnie, co można by się domyślać, że nie był. Nie przynależał do żadnej religii takiej instytucjonalnej. Te tematy bardzo go interesowały i są zapiski, w których można się domyślać, że sam pewnego rodzaju jakieś przeżycia takie duchowe posiadał.
W każdym razie mówi tak, w mistyce jest jakieś przebicie się poza teorię bytu i niebytu. Czyli proszę zobaczyć, że to, co jest najbardziej ogólnym takim, to, co możemy powiedzieć, najbardziej ogólnego wszystkich rzeczy, że jest albo że nie jest, czyli kategoria bytu albo niebytu, że też się nie stosuje do tego, co jest przedmiotem doświadczenia mistycznego. To jest coś jeszcze innego. Nawet te najbardziej ogólne takie pojęcia nie są adekwatne. Z drugiej strony jest poczucie obcowania, czyli właśnie to bezpośrednie doświadczenie, obcowanie z rzeczywistością prawdziwą. To jest rzeczywistość par excellence, w przeciwieństwie do różnych innych rzeczywistotek pozornych, niepełnych, nieistotnych, z którymi mamy do czynienia na co dzień. A więc doświadczenie bezpośrednie, doświadczenie, które jest przebicie, które jest transcendentne, nie można go opisać za pomocą ludzkiego języka, i doświadczenie obcowania z rzeczywistością prawdziwą. Marie Ten mówił jeszcze uszczęśliwiające, czyli to jest doświadczenie, które daje poczucie szczęścia człowiekowi. Cechy konstytutywne doświadczenia mistycznego, podsumujmy. Po pierwsze, świadomość bezpośredniego kontaktu z absolutem, Bogiem osobowym lub jakąś formą ostatecznej rzeczywistości. Po drugie, transcendentny charakter doświadczenia mistycznego. Transcendentny to znaczy język jest niezdolny do tego, aby wyrazić to, co się zdarzyło. Opisanie tego przeżycia. Po trzecie, rzeczywistość dana w doświadczeniu mistycznym jest rzeczywistością par excellence, z której wszystkie inne byty wydają się iluzją. Czasami się myśli odwrotnie, prawda, że to doświadczenie religijne jest czymś iluzorycznym, czymś takim ulotnym, a tutaj twarda, empiryczna, empirycznie doświadczona rzeczywistość, to jest to, w czym jesteśmy zanurzeni, po czym twardo stąpamy. Mistyk mówi inaczej, to, co przeżyłem, to istnieje par excellence. To jest najtwardsze, można powiedzieć, bycie i istnienie. Jeśli chodzi o tą drugą cechę, transcendentny charakter doświadczenia mistycznego, to trzeba powiedzieć o tym, że niektórzy filozofowie, tacy jak na przykład wspomniany już Gershom Scholem, sformułowali taką koncepcję. John Hick też by się tutaj pewnie z nim zgodził. Gershom Scholem mówił o amorficznym, czyli bezpostaciowym charakterze doświadczenia mistycznego. To znaczy doświadczenie mistyczne jest transcendentne i samo w sobie jest niewyrażalne, ale właściwie żadnego doświadczenia ludzkiego, także mistycznego, nie można oddzielić od opisu, bo opis nie pojawia się tylko wtedy, kiedy chcę powiedzieć komuś, co przeżyłem, ale także kiedy sam chcę zrozumieć i myśleć o tym, jakoś to sobie przedstawić, to, co się zdarzyło. Scholem mówi, samo doświadczenie samo w sobie, ono jest transcendentne poza językiem, natomiast zawsze jest wyrażone i zawsze jest uchwytywane w taki sposób charakterystyczny dla danej osoby oraz dla danej kultury i religii, w której ta osoba jest. Mówi, najczęściej mistycy doświadczają tego, w co wierzą. Mniej więcej doświadczają przedmiotu doświadczenia mistycznego w kategoriach danej kultury czy religii. Chrześcijanie widzą Maryję i Pana Jezusa, buddyści mają jakieś inne doświadczenia i tak dalej. Hick również mówił, że każde doświadczenie, także doświadczenie religijne jest formą interpretacji, doświadczaniem czegoś jako czegoś. Na tym polega w ogóle wiara, że coś doświadczamy jako coś, że Jezusa na przykład, postać historyczną z pewnej epoki doświadczamy jako Chrystusa, że to nie jest takie umawianie się, że ja tak będę doświadczał, tylko ja tak rzeczywiście przeżywam. Mówi, apostołowie mówili, ty jesteś Mesjaszem, Jezus był dla nich kimś wyjątkowym, Synem Bożym. Święty Piotr mówi, ty jesteś Syn Boga Żywego. A dla faryzeuszów, Rzymian, prawda, był to zwykły człowiek, może właśnie z jakimiś niezwykłymi aspiracjami, ale jednak po prostu człowiek. I tak jak powiedziałem, zjawisko mistycyzmu jest rozpowszechnione po całym świecie i w różnych religiach występuje. Są mistycy chrześcijańscy, mistycy żydowscy, mistycy islamscy, ale również w buddyzmie jest mistycyzm, w hinduizmie jest mistycyzm i tak dalej. W związku z tym jest pytanie, czy mistycyzm ma jedną postać, czy jest wiele różnych postaci.
mistycyzmu. I przyjmuje się generalnie, że można wyróżnić kilka typów doświadczenia, że to nie jest tak, że mistyka jest czymś takim, co jest czymś, jakimś podłożem takim wspólnym różnym religiom, ale że jednak nie można mówić o jednym typie mistycyzmu, ponieważ te doświadczenia, które są opisywane przez mistyków różnych religii, bardzo się różnią od siebie. Najczęściej przyjmuje się trzy takie typy doświadczenia mistycznego. Po pierwsze, mistyka naturalna, która jest takim doświadczeniem na pograniczu doświadczenia estetycznego. Jest też doświadczeniem ekstatycznym, to znaczy jest takim wyjściem podmiotu z siebie w stronę świata i doświadczeniem jedności z całą rzeczywistością. Henryk Elsenberg, o którym wspominałem, opisuje właśnie takie przeżycia. Mówi o tym, że podczas wędrówki w Alpach gdzieś poszedł i była mgła. I miał takie poczucie właśnie, że jakby jego świadomość zaniknęła, roztopiona w całej tej rzeczywistości, która była obok. Poczuł jedno ze wszystkim. Takie doświadczenie bycia jednym wraz z całą rzeczywistością. I te doświadczenia są opisywane także przez innych. To jest tak zwana mistyka naturalna, tak się czasami mówi. Doświadczenia, które też niekiedy występują w religiach, ale właśnie jako taki coś, poczucie zjednoczenia ze światem. Jest mistyka też drugi typ, niedualistyczna lub monistyczna. To jest typ mistyki charakterystyczny dla religii Dalekiego Wschodu, takich jak hinduizm i buddyzm, zwłaszcza niektórych szkół hinduistycznych, Advaita Vedanta czy buddyzmie, kiedy przez różne techniki medytacyjne wchodzi się w siebie, w głąb i tam przeżywa doświadczenie jedności z jakimś elementem boskim, przenikającym cały wszechświat. W Upanishadach i w Advaita Vedancie, jednej ze szkół hinduistycznej, która właśnie opiera się na Upanishadach, jest mowa o tym, o Atmanie, który jednoczy się z Brahmanem. Znaczy jednoczy się w tym sensie, że uświadamia sobie swoją tożsamość. Ten indywidualny pierwiastek duchowy jest tożsamy z uniwersalnym. Atman jest Brahmanem. Ty jesteś tym. To słynne zdanie z Upanishady Chandogya, które mówi o tożsamości podmiotu jednostkowego ze wszystkim, z całą rzeczywistością. I wreszcie jest mistyka teistyczna, która jest charakterystyczna dla religii profetycznych, czyli tych wywodzących się z pnia biblijnego, judaizmu, chrześcijaństwa, islamu również, gdzie mowa jest też o zjednoczeniu z Bogiem, ale nie o zjednoczeniu takim, które oznacza tożsamość metafizyczną, ale raczej zjednoczenie przez miłość. W tym typie mistycyzmu zasadnicze zjednoczenie polega na zjednoczeniu woli, doświadczeniu jedności, ale nie takiej jedności, która sprawia zaniknięcie podmiotu. Podmiot jest, ale ten doświadczający, ale doświadczenie mistycznego, ale czuje się zjednoczony z czymś większym. Mistyk ma jednak zachowane poczucie odmienności. Ta relacja ma charakter bardziej osobowy i tutaj takim tekstem wzorcowym, biblijnym jest Pieśń nad Pieśniami, która zawiera właśnie taką oblubieńczą wizję relacji między Bogiem a człowiekiem, Bogiem a Izraelem i też jak najbardziej się nadaje do opisania tego doświadczenia mistycznego. Ten długi wstęp był po to, żebym teraz przeszedł do Joachima Badeniego. Joachim Badeni. Pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest Joachim Badeni i buddyzm. Z buddyzmem ojciec Joachim spotkał się dzięki innemu dominikaninowi. Jak sam pisze Badeni w swojej autobiografii, był to ojciec Józef Bocheński, z którym w 1943 roku się zetknął w Wielkiej Brytanii. Tam przebył na jakimś obozie szkoleniowym, był w wojsku wówczas. I podzielił się z nim myślą o chęci wstąpienia do seminarium. I czyż do dominikanów, już nie pamiętam. No i ojciec Bocheński jakoś bardzo się ucieszył, zainspirował się tym pragnieniem i zaczął mu robić wykłady takie przez kilka tygodni. Uczył go o teologii, o świętym Tomaszu, ale również o buddyzmie, który okazało się Bocheński dobrze znał i w ogóle był bardzo zainteresowany buddyzmem
i badanie mówi, że wtedy właściwie po raz pierwszy zetknął się z nauczaniem buddyzmu. W książkach Badeniego znajdujemy też powołania na odwołania się do popularyzatorów buddyzmu, o których wspomniałem, Alan Watts i Daisetsu Taitaro Suzuki. Oprócz tego jeszcze Badeni się powołuje na różne teksty buddyjskie typu Sutra Diamentowa i inne, ale właściwie trudno powiedzieć, czy to jest wynik jakiejś bardziej wnikliwej lektury, czy po prostu powoływanie się na cytat, który znalazł właśnie u Suzukiego czy u Alana Wattsa. Więc to są takie raczej powierzchowne opisy. I w książce Mistyka codzienności poświęca buddyzmowi trochę miejsca, opisując doświadczenie buddyjskie. Głównie mu chodzi o buddyzm zen. Buddyzm zen, widać, jest taką szkołą buddyzmu, która przez ojca Badeniego była szczególnie lubiana i o niej pisał. I opisuje doświadczenie nirwany, doświadczenie pustki, które jest charakterystyczne dla tej właśnie szkoły buddyjskiej. I ten opis, on mi sprawiał wiele kłopotów przy lekturze, ponieważ po pierwsze nie jestem specjalistą od buddyzmu, i być może czegoś nie rozumiałem, ale po drugie myślę, wydaje, że ojciec Joachim też, tak jak wielu ludzi posiadających taką silną osobowość, czytając lektury jednocześnie je przetwarzał i jak mówił o nich, to mówił właściwie o tym, co on myśli, a te wszystkie inne lektury to były takimi punktami odniesienia jakimiś. I kiedy mówię o buddyzmie w książce Mistyka codzienności, to mówi o czymś takim, co nazywa doświadczeniem konkretu. Ja się zastanawiałem, co to znaczy to doświadczenie konkretu, bo z jednej strony mówi o tym, że tym, co jest charakterystyczne w buddyzmie, to jest wyjście właśnie poza konkret i poza dualizm i wielość rzeczywistości. Znaczy zostawiamy konkret typu flamaster, typu długopis, typu jakaś książka. To jest wielość, to są konkrety. Ale ta wielość, kiedy człowiek właśnie praktykuje to, co buddyści praktykują, medytację, odpowiedni sposób życia, postępowania i tak dalej, i swoje myślenie opiera o te wytyczne nauki buddyjskiej, znika. I co zostaje? Według buddyzmu zen zostaje pustka, nicość. Dlaczego? Dlatego, że wszystkie rzeczy, które istnieją, są jakoś uwarunkowane we swoim powstaniu i istnieniu od czegoś innego. A dla buddyzmu, mówi Badeni, tym, co jest prawdziwie istniejące, to jest coś, co jest nieuwarunkowane przez nic innego. Ale my nie znamy czegoś takiego, co byłoby nieuwarunkowane przez nic innego. Co to jest? Wszystko jest w jakiś sposób uwarunkowane, łącznie z całym wszechświatem prawdopodobnie. Więc co może być takiego, co jest nieuwarunkowane przez nic innego? No właśnie nic, nicość. I ojciec Badeni uważa, że ta negatywność, czyli coś, co jest nieuwarunkowane, co jest czysto negatywne, tak naprawdę w doświadczeniu jest czymś pozytywnym. Ono jest negatywne w sensie orzeczeń. Nie da się o tym nic powiedzieć. Wydaje się, że pewna analogia tu jest pseudodionizm, chociaż lepiej łatwych analogii nie produkować, nie snuć, bo to inne konteksty są. Pseudodionizy i buddyzm zen. Ale sam ojciec Badeni mówi tak, chodzi o nicość jako czystą negatywność, ale jednocześnie o taką ostateczną rzeczywistość, która jest niewyrażalna, nie można jej opisać, ale która jednocześnie w jakiś sposób jest. Czyli jakaś intuicja, tak to interpretuje, intuicja samego czystego istnienia bez jakichś orzeczników, bez już mówienia, czego istnieniem jest coś. Istnienie jako takie, czysty akt istnienia. I Badeni mówi, w buddyzmie doświadczeniem, które to prowadzi, jest właśnie doświadczenie wejścia w siebie i odnajdywania tego, jak mówi, konkretu gdzieś tam poza wielością, jako nicości. Ale ta nicość nie jest, to nie jest nihilizm w sensie kultu nicości, prawda, czy coś takiego. Na pewno nie. Natomiast w chrześcijaństwie, czy w Biblii, ten konkret jest, tutaj już cytuję fragment tego tekstu, który macie Państwo przed oczyma,
Przeżycie konkretu Biblii jest natomiast stopniowym, ewolucyjnym i dydaktycznym objawianiem się osoby. Przeżycie istnienia konkretu będącego znakiem rozpoznawczym ujawniającej się osobowości Boga jest dostępne każdemu. Nie ma tu innych metod poza kontaktem z konkretem w świecie, uchwycenie świata otwarte, dynamiczne i otwarte na odbiór nieznanego. Wyjść do konkretu z wiarą, gdyż taka postawa jest postawą wiary. Rozwój tej złożonej w ludzkim duchu energii, warunkowany zaangażowaniem osobistym w szukanie nieznanego, może dać poznanie istniejącej konkretnie osobowości Boga. Myślę, że to chodzi o świat, rozumienie świata. Dla buddystów świat jest taką iluzją, pod którą jest nic, które jest właśnie tym czystym istnieniem. W chrześcijaństwie czy w tradycji biblijnej to istnienie zawsze jest istnieniem, które się przejawia przez rzeczywistość tego świata, która nabiera charakter znaku, takiego właśnie symbolu odsyłającego. I Badeni zestawia buddyzm i chrześcijaństwo, medytację buddyjską z modlitwą chrześcijańską, bo to go interesuje, modlitwa. Dlatego, że mówi, medytacja buddyjska i oświecenie buddyjskie zmienia sposób postrzegania świata u adepta buddyzmu. A co zmienia modlitwa i praktyka modlitwy u chrześcijanina? Mówi, nic nie zmienia. To są jakieś takie doniczki dewocji, hodowanie jakiejś roślinki, mówi, w doniczce dewocji. A przecież modlitwa też powinna mieć tą siłę i tą energię przemiany, przekształcania człowieka. I dlatego mówi o tym doświadczeniu. Porównuje modlitwę chrześcijanina i medytację buddyjską i jest wielkim zwolennikiem tego, aby modlitwa rzeczywiście była czymś, co wywiera głęboki wpływ, nie tylko spełnianiem pewnej takiej praktyki, która właśnie jest praktyką czysto taką religijną. Kolejny temat, który z tym się wiąże, jakoś logicznie z tego wynika, przynajmniej w układzie tej książki Mistyka codzienności, to jest coś, co możemy nazwać teologią uroku Boga, czy teologią boskiego uroku. Teologia uroku. W 10. rocznicę śmierci ojca Joachima, jakoś tak chyba na początku, no bo to było w 2010, więc na początku bieżącego roku, bo w marcu ojciec Joachim zmarł, odbyła się konferencja w Krakowie, taka właśnie upamiętniająca ojca Joachima i z dominikanów przemawiało trzech. Ojciec Kłoczowski, ojciec Tomasz Gałuszka, który też był Państwa gościem chyba tydzień temu czy dwa. No i ja również miałem referat krótki na temat ojca Joachima i wszyscy trzej mówiliśmy o pewnej wspólnej rzeczy. Każdy z nas to odkrył. Każdy powiedział, że rzeczywiście to go uderzyło jako coś bardzo charakterystycznego dla myśli ojca Badeniego i świadectwa o tych swoich doświadczeniach religijnych, które złożył. Mianowicie to przeświadczenie, że Bóg oddziaływuje człowieka za pomocą uroku, za pomocą wdzięku. Nie chodzi o taki urok, który się rzuca na krowę i ona mleka nie daje, tylko chodzi o urok taki, jak mówimy o jakiejś uroczej osobie, pełnej wdzięku. Proszę przypomnieć sobie tego Chrystusa, którego zobaczył we Lwowie w 1938 roku Badeni u dominikanów, który, jak pisze, straszliwie silna atrakcja, nadludzka siła przyciągania, coś, co zaprasza. Fascynacja, zauroczenie Bogiem, mówi, zauroczenie, urok. I mnie to uderzyło, ojca Gałuszkę to uderzyło i ojca Kłoczowskiego również. Wszyscy trzej powiedzieliśmy to urok, ale ojciec Tomasz Gałuszka i tutaj na niego się powołuje, również na jego książkę, która jeszcze jest niewydana, ale o ile wiem, w przyszłym roku ma wyjść. Tomasz Gałuszka, piękny Bóg, piękny człowiek, zło z perspektywy teologii piękna Tomasza Zakwinu, poszukał głębiej i znalazł, gdzie u świętego Tomasza znajdujemy właśnie, bo znajdujemy u świętego Tomasza właśnie te teksty mówiące o tym, że Bóg oddziaływuje urokiem. Na przykład w komentarzu świętego Tomasza do Ewangelii świętego Jana. I tak o tym pisze sam Badeni. Gdzieś w dziełach Tomasza Zakwinu jest takie powiedzenie causa finalis agit aliciendo. Przyczyna pierwsza działa przyciągając urokiem.
mówi o tym książce W świetle ducha. Następnie, Bóg działa urokiem. Dziwne to jest, ale tak mówi Suma Teologiczna, w którą my, Dominikanie, bardzo głęboko wierzymy. To również badanie. W tej samej książce. Świętej pamięci ojciec Kostecki udowodnił mi kiedyś niespodziewanie na swoich bardzo nudnych wykładach, że Bóg działa urokiem. I tutaj kolejny fragment. Na pierwszym roku studiów teologicznych po raz pierwszy dowiedziałem się od ojca Romualda Kosteckiego, że Bóg działa urokiem. Doskonale to pamiętam. Był 1948 rok, słuchałem wykładu w Warszawie na Służewiu i odkryłem, co mnie ciągnie do Pana Boga. Nie nakaz, nie dominikanie, choć ten zakon jest bardzo uroczy. Pociąga mnie urok Boga samego, który nie przymusza. Jeśli chcesz, możesz wybrać inną drogę, ale jest bardzo silny. Jeśli ten urok raz został przyjęty, to Pan Bóg go nigdy nie zniszczy. Wtedy już zawsze wolna wola jest zanurzona w uroku Bożym. Bardzo mi się wtedy to spodobało. Zrozumiałem swój przypadek. Zrozumiałem swój przypadek, mówi Badeni. Czyli te doświadczenia związane z tym, w oparciu o doświadczenia te właśnie z Lwowa z roku 1938 i pewnie potem kolejne, które jakoś kształtowały duchowość ojca Badeniego, pamięć o tych doświadczeniach też właśnie, tym pewnym pociągnięciu przez Boga, ojciec Joachim nie potrafił tego nazwać. Nazwał to dopiero, jak powiedział sam, wtedy, kiedy usłyszał od ojca Kosteckiego na jego nudnych wykładach, bardzo nudnych wykładach, charakterystyczna taka nuta troszkę pewnej ironii u ojca Badeniego, swój przypadek. I co to znaczy? To jest bardzo ciekawa w ogóle myśl, która wiąże się z teologią łaski. Ojciec Kostecki napisał książkę o teologii łaski, bardzo grube, wielostronicowe dzieło. Faktycznie do czytania to jest trochę takie no, suche, powiedzmy, prawda? Sam z siebie, gdybym nie szukał tych korzeni myśli Badeniego, to pewnie bym nie sięgnął. Ale napisał bardzo grube dzieło i być może właśnie przy okazji opracowywaniu tego traktatu o łasce, czy pisania tej książki, zbierania materiału, pojawił się ten temat uroku, który jest takim pierwszym momentem, który Bóg pociąga. Święty Tomasz sam mówi w innym miejscu, tutaj mówi o poruszeniu. Mówi, przygotowanie się człowieka do łaski polega właśnie na tym, by niejako zwrócić się do Boga. Tak jak człowiek, który ma wzrok odwrócony od światła słonecznego, przygotowuje się do przyjęcia tego światła przez skierowanie ku niemu swoich oczu. Stąd jasną jest rzeczą, że do przyjęcia światła łaski można się przygotować tylko dzięki darmowej pomocy Boga, który porusza człowieka od wewnątrz. No, w przypadku Badeniego mamy klasyczny przykład, ilustrację, co to znaczy, że Bóg porusza człowieka od wewnątrz. Badeni poczuł się poruszony tym urokiem Boga, który na niego oddziaływał. I wreszcie ten fragment z komentarza do Ewangelii świętego Jana Akwinaty. Ktoś pociąga drugiego człowieka działając urokiem, aliciendo. W ten sposób ci, którzy przystępują do Jezusa, pociągani są przez Ojca ze względu na autorytet ojcowskiego majestatu. Ten, kto wierzy w Chrystusa, w to mianowicie, że On jest Synem Boga, tego Ojciec, czyli ojcowski majestat, pociąga do Syna. Tak oto pociągani są przez Ojca ci, którzy urzeczeni Alekti, jego majestatem. Alicio, Aleksi, Alektum, wabić, przyciągać do siebie, uwodzić, zjednać. Bóg przyciąga, uwodzi. To jest wyraźnie, bardzo taki wyraźny wątek, bardzo mocno podkreślany przez ojca Badeniego, często obecny w jego pismach. Wiele jest przykładów, nie chcę tutaj wszystkich przytaczać, bo musimy mówić o kolejnych rzeczach. To oczywiście ten urok można tutaj porównywać z urokiem człowieka do człowieka. Niektórzy ludzie pociągają nas przez to właśnie, że są pełni wdzięku, uroku. Przebywanie z nimi jest czymś, co nam sprawia przyjemność, chcemy być blisko nich. To w takiej wersji lekkiej, bardzo mocnej, to może być bardzo silna, głęboka miłość, która łączy ludzi. Ktoś, kto jest
tak poruszony przez innego człowieka, że właściwie nie wyobraża sobie życia bez tej drugiej osoby. Więc to jest to właśnie poruszenie, o którym mówi Bóg. O którym mówi Badeni, przepraszam, którego właśnie Bóg udziela człowiekowi tak przez ten wewnętrzny dar. Kolejny temat ciekawy, który u Badeniego się pojawia, a więc ten pierwszy to był ten, którym chciałem powiedzieć na początku, to było to doświadczenie konkretu, co interpretuje zarówno w buddyzmie, jak i chrześcijaństwie, co interpretuje jako właśnie doświadczenie czystego istnienia. W ogóle fascynacja czymś takim jak jest, słowo jest i tym, co się kryje za tym, prawda? I Bogiem, który jest czystym aktem istnienia w myśli tomistycznej, czy też właśnie tą nicością nienazwaną pseudo-Dionizego, czy pustką u buddystów. Potem urok, oddziaływanie Boga, które odwołuje się już tutaj do doświadczeń duchowych ojca Badeniego. I wreszcie kolejny wątek ciekawy, to jest wątek wiary, czy w ogóle drogi chrześcijanina jako wyjścia. Wyjście. Ojciec Badeni bardzo często mówi o tym, że człowiek wierzący powinien wyjść. To jest dla mnie samego, gdy czytałem, zwłaszcza tą mistykę codzienności, to redagując też tą jego książkę, to był ciekawy wątek z tego powodu, że no nie wiem, jakoś tak zapomniałem o tym wyjściu. Bardziej pamiętałem o tym, że do konkretnej religii się przynależy, czyli że się wchodzi do religii, prawda? Czyli że nie wiem, trzeba się zgłosić do chrztu i przygotować, czyli się wstępuje do jakiejś organizacji, do jakiejś wspólnoty, do jakiejś grupy, do jakiejś instytucji. W kontekście zresztą różnych sporów politycznych, społecznych, kulturowych, tak też się myśli o Kościele na przykład. Kościół a państwo, Kościół a ze swoimi wiernymi, ci, którzy są w Kościele, którzy są w środku i tam weszli, już tam są. To jest taki obraz socjologiczny, socjologizujący przynależność. Trzeba przynależeć, żeby być zbawionym. Kto jest w Kościele, będzie zbawiony. Prawda? Nie wchodzę teraz w temat interpretacji formuły poza Kościołem nie ma zbawienia. Kolejny ciekawy temat, myślę, który warto by omawiać, jeśli kogoś interesuje filozofia religii i właśnie takie tematy. Ale chodzi mi o pewien obraz, że raczej myślimy o tym, że człowiek religijny to jest ten, kto wszedł. A tu Badeni mówi, nie, człowiek wierzący to jest ten, który ma wyjść. Ma wyjść za słowem, za głosem obietnicy. Wyjść ze swego egoizmu, również z doczesnej sytości, jeżeli jest na przykład bogatym młodzieńcem albo emerytem, albo wyjść ze swego zatroskania, że cały czas martwi się o coś, bo jest chory, bo ma różne problemy, które przeżywa i tak dalej. Musi wyjść. Wyjść, podążać za słowem, za głosem obietnicy. Temat wyjścia, który jest takim tematem, który oczywiście oznacza pewną wewnętrzne itinerarium. To człowiek wewnętrznie wychodzi za słowem. Nie trzeba wyjść z domu, prawda? Nie trzeba wychodzić z jakiegoś budynku czy skądś, tylko to wewnętrzna się ma dokonać ta pielgrzymka i wyjście. Temat wyjścia Badeni łączy z tematem światła, metaforą światła. I bardzo często mówi o świetle, które staje się obecnością prowadzącą i ukazuje drogę wyjścia tym, którzy dali się wybrać, zostali wybrani, usłyszeli ten głos tego pewnego uroku, wezwania i idą za głosem światła. No, światło przede wszystkim widać, prawda? A Badeni mówi za głosem światła. Często takie metafory stosuje. To oznacza stopniowe rozjaśnianie umysłu światłem Chrystusa. Wyjście to coś jasnego i prostego, coś, co ukazuje się w prostocie, po niepewności i życiowym wahaniu. Przebudzenie do wyjścia, do światła może być gwałtowne, jak w przypadku świętego Pawła, może być stopniowe, jak w przypadku innych ludzi, u których wiara rośnie stopniowo. Ale jest to tajemnica właśnie rozwoju chrześcijańskiego, tajemnica wyjścia. Teraz człowiek, gdy idzie za tym głosem, to co tak naprawdę doświadcza? Przede wszystkim wyjście oznacza koniec pewnej stabilnej doczesności, bo mamy właśnie wyjść. I celem nie jest znowu jakieś inne miejsce, do którego mielibyśmy dojść. Celem jest po prostu intymność przyjaźni z Bogiem, udział w Jego wewnętrznej jedności i życiu.
a to nie jest miejsce żadne. Nie idziemy do żadnego miejsca. Chociaż Biblia mówi, że idziemy do niebieskiego Jeruzalem. Prawda? Nie sposób tych obrazów przestrzennych uniknąć. Natomiast Badeni mówi, celem wyjścia jest intymność przyjaźni z Bogiem, udział w Jego naturze. Nie idziemy do miejsca, mamy wychodzić z tego miejsca, wychodzić z tego świata, ale wychodzenie z tego świata nie oznacza deprecjonowania świata. To nie jest eskapizm, ucieczka przed światem. Przeciwnie, w świat należy wnikać, bo w świecie się objawia Bóg, który jest istnieniem, który jest czystym aktem istnienia. Należy przeżywać wszystkie sprawy tego świata, ale właśnie wiedząc, że to przeżywamy po to, aby pójść, aby wychodzić. Zresztą no, wszystkie te inicjacje religijne, łącznie z sakramentem chrztu, no, to też jest przejście przez pewien próg, a więc wyjście z pewnego starego stanu człowieka, starego człowieka do nowego. Śmierć również jest traktowana bardzo często jako właśnie przejście, ostateczna inicjacja. Przechodzę, wychodzę. Gdzie? Ktoś powie do nieba albo do piekła. Ale to znowu są miejsca, które są pewnymi obrazami. Nie wiemy gdzie. Po prostu przechodzimy, wychodzimy. Wiara jest ciągłym wychodzeniem, które jest, nie jest takim sobie wychodzeniem, tylko jest właśnie pójściem za głosem światła, za głosem obietnicy. Jest tym właśnie szukaniem wyjścia w świat. Wątkiem takim pobocznym, który tu jest obecny w moim wystąpieniu, a który tutaj tylko zasygnalizuję, nie będę go rozwijał, ale wydawało mi się to ciekawe, że podobnie jak Badeni o wyjściu pisze inny chrześcijański teolog, ale zgoła z tradycji całkowicie innej, luterański pastor Dietrich Bonhoeffer, który w swojej książce Naśladowanie mówi o tym, czym jest wiara i mówi o naśladowaniu. I opisując powołanie apostołów, mówi, czy rybaków, kiedy się dokonywało to powołanie apostołów czy rybaków, to nie było tak, że Jezus mówił, pójdź za mną, a oni mówili, aha, no to zaraz, czekaj, trzeba pomyśleć. Tylko natychmiast rzucali sieci, wychodzili z komory tej celnej i tak dalej i szli za nim. Bonhoeffer mówi, a dlaczego szli? Dlatego, że jest jedyne tylko uzasadnienie tego wezwania i natychmiastowego czynu, bo to nie chodzi o to, żeby uwierzyć tak jakoś ogólnie, tylko że właśnie odpowiedzią na wezwanie jest czyn. Czyn, który jest właśnie wyjściem. Bonhoeffer mówi też o wyjściu. Mówi, trzeba wystąpić z dotychczasowej egzystencji, jakby wystąpić z szeregu, z tego swojego dotychczasowego istnienia. Dlaczego? Tylko i wyłącznie jest jedyne uzasadnienie, które sprowadza się, mówi Bonhoeffer, do zaskakującego autorytetu Jezusa. Jezus ma prawo do człowieka jakieś takie wyjątkowe i mówi, pójdź za mną. I to nie mówi dlatego, że to się opłaca, że to jest jakaś sensowna wizja życia, tylko dlatego, że tak silnie przemawia jego autorytet, że człowiek natychmiast, mówi Bonhoeffer, idzie naprzód, został wywołany i trzeba wystąpić z dotychczasowej egzystencji. Są to sformułowania bardzo zbliżone do tego, co mówił Badeni o tym właśnie wychodzeniu, o tym pójściu za Chrystusem. Bonhoeffer, cytat dosłowny, naśladowanie to więź z Chrystusem. Ponieważ jest Chrystusem, ponieważ jest Chrystus, musi być też pójście za Nim. Dlaczego mam pójść za Chrystusem? Bo to Chrystus. Oczywiście to jest pewne podobieństwo, dlaczego się chodzi w góry, bo są, prawda? Mówią alpiniści. No i chrześcijanie, dlaczego idziesz za Chrystusem? No bo to Chrystus, prawda? Bo jest. Tak by można było to jakoś porównać, może jedno z drugim. I na czym polega obietnica? Znaczy, bo chrześcijaństwo to nie jest wybranie takiej własnej drogi, którą sobie człowiek wymyśla, tylko właśnie wyjście za Chrystusem ze względu na to, że to On wzywa, On jako ten, który ma wyjątkowe prawo do człowieka jako Syn Boży. Na czym polega obietnica, mówi Bonhoeffer? Na tym, że naśladowanie Jezusa jako Syna Bożego nie jest przyjęciem jakiejś nauki, ale stwarza nową egzystencję. Pójście za Jezusa i trwanie w starej sytuacji, typu pozwól Panie, że pójdę pogrzebać moich zmarłych, wzajemnie się wykluczają, tylko nowa powstała dzięki posłuszeństwu egzystencja umożliwia wiarę. Czyli trzeba wychodzić, trzeba wyjść, mówi Badeni, mówi Bonhoeffer. Ciekawa zbieżność.
Kolejny temat, właściwie już ostatni, poza podsumowaniem krótkim, to jest coś, co jest też, myślę, bardzo ciekawe i warto o tym powiedzieć, mianowicie komizm ojca Badeniego, komizm jako wehikuł boskiego uroku, tak sobie to nazwałem. Ojciec Badeni był osobowością taką, do której ludzie lgnęli. Był człowiekiem pełnym żywego poczucia humoru, które się w rozmaity sposób przejawiało. I co ciekawe, komizm jest obecny w jego twórczości, tak by można powiedzieć. Jego opowiadania różne są śmieszne po prostu często. Jego przykłady i anegdoty, jego sposób opisywania różnych rzeczy, jego antyklerykalizm. Bardzo często jest tak, że ksiądz to jest taki właśnie no, troszeczkę z ograniczonymi, prawda, horyzontami urzędnik, którym przeciwstawiona jest młoda dziewczyna, która jest właśnie uduchowiona i tak dalej, czy tam jakiś młodzieniec poszukujący Boga. Bardzo często te nuty takiego właśnie komizmu antyklerykalnego też również pojawiają się w tekstach Badeniego. I to często jest oparte właśnie o kontrast. Julian Krzyżanowski tak pisze, komizm w literaturze, taki napisał artykuł. Źródłem komizmu jest zawsze jakiś niezwykły i nieoczekiwany kontrast cech w zjawisku, które śmiech wywołuje. I to kontrast raczej chwilowy, przemijający, niestały i to taki, że zaskakuje on obserwatora w sposób niespodziewany, ale niezbyt gwałtowny i wskutek tego przyjemny, nie wywołujący zbyt silnego wstrząsu psychicznego. O komizmie powstawały książki i o humorze. Bohdan Dziemidok napisał o komizmie od Arystotelesa do dzisiaj, gdzie wielu autorów przywołuje. Henri Bergson, Sigmund Freud. Co ciekawe, Hegel pisał o humorze, co wydawało się ostatnią osobą, która może coś śmiesznego powiedzieć. Immanuel Kant o humorze pisał i wielu, wielu innych, mnóstwo różnych ludzi. Więc mamy komizm, który jest zjawiskiem estetycznym, śmiech fizjologicznym, humor. No to niekiedy jest traktowany jako synonim komizmu, albo poczucie humoru to jest pewien ten taki, pewien typ wrażliwości estetycznej, która jest wrażliwa na bodźce, które wywołują doznanie komizmu. Tak. I co można powiedzieć o Badeni, o jego komizmie? No, najlepiej to coś przeczytać śmiesznego. Fragment książki Boskie Oko, czyli Po co człowiekowi religia? Badeni i Kłoczowski. Joachim Badeni. Proboszcz w Pabianicach miał kłopoty z misjonarzami. Wezwał więc na odsiecz mnicha Atanazego oraz mnie niegodnego. O 10:00 odprawia mszę dla matek parafialnych. Pojawiło się ich około 15 okutanych w koce. Klaruje im, że złoto brak dobra, popierając wszystko arcymądrymi dowodami. Potem zaś kolacja na plebanii, stół się ugina od wszelkiego jadła, proboszcz paląc papierosa powiada. Tak, a jakże, byłem na kazaniu ojca, a jakże byłem, ale nasze matki parafialne ni w ząb nie rozumieją, czemu zło miałoby być brakiem dobra. Bo jeśli ktoś ukradł, to ma więcej, a nie mniej, a jeśli wziął sobie drugą żonę lepszą od pierwszej, to chyba mu lepiej, a nie gorzej. Kiepski z ojca duszpasterz, kiepski. Poprzedni to był kaznodzieja. Kajdany porwał z obory i jak nie zagrzmi, potrząsając nimi. Szatan idzie na Pabianicę. Polami, miedzami idzie szatan na Pabianicę. Cała parafia w Trymiga przybiegła do konfesjonału. To się nazywa kazanie. Może ksiądz proboszcz ponownie go zaprosi, podsuwam uprzejmie. Niestety, już się ożenił, wzdycha proboszcz. Więc przyglądałem się tej opowieści i co więcej, proszę Państwa, ta opowieść, ona w ogóle spełnia różne kryteria takiego właśnie świadomego operowania poczuciem. Na przykład jest wyżej i niżej, prawda? Czy ktoś, kto czyta książkę Badeniego, już wie, że to jest inteligentny człowiek i jakoś jest wysoko.
Natomiast opowiada badanie o swojej porażce. Nikt tam specjalnie nie był pod wrażeniem jego kazania. Więc jest ten, który jest wysoko, jest właśnie obniżony. Ale w zeszłym roku był kaznodzieja. Ten to był wybitny. Całe pabianice przez pola biegły, żeby się wyspowiadać. No ale niestety ożenił się, więc ten był wyżej, ten niżej. Pozornie mądry Badeni okazuje się głupkiem. Pozornie głupi, czy pozornie mądry, chociaż ostatecznie okazuje się mądry, prawda? Czyli nie, pozornie głupi Badeni w tej opowieści, co mu się nie udało opowiedzieć dobrze o złu, nikt go nie słuchał, okazuje się mądry, a ten, który miał sukces duszpasterski, kaznodziejski, okazuje się, że potem się ożenił, czyli jednak wyszło na to, że Badeni jest lepszy. Wyczytałem u Dziemidoka, że to są dwie tutaj teorie humoru mogą być wykorzystane, mianowicie teoria kontrastu i teoria degradacji. Oczywiście można by wiele mówić o tym humorze ojca Badeniego. Już muszę teraz kończyć, więc będę szedł w kierunku konkluzji. Humor ojca Badeniego jest humorem dość ciepłym. To jest taki humor ironiczny. On bardzo często właśnie opowiada z ironią, często z autoironią o sobie i tak dalej, właśnie przedstawia. Jeszcze jest jedna taka historia, tylko już nie powiem już całej, tylko ten. Badeni jak był w Krakowie, to poszedł do spowiedzi, do kapucynów, bo namówiła go jego koleżanka, która miała na imię Myszka. No i był taki słynny spowiednik ojciec Anioł. No i Badeni to jest hrabia, trzeba wiedzieć, prawda, pamiętać o tym, że to jest hrabia. I on poszedł do kapucyna do spowiedzi. Kapucyn czytał książkę, no i w pewnym momencie przestał czytać i powiada: słucham, zaczynam się spowiadać, lecz nim wyznałem wszystkie grzechy, anioł wrzasnął: ty chamie jeden, ty parobku, jak ty żyjesz? No i zadał mi odmawić psalmy pokutne i tak dalej. Oczywiście wyobrażam sobie oczyma wyobraźni, jak Badeni opowiada tą anegdotę. No i cały się trzęsie ze śmiechu, prawda, opowiadając o tym, jak to ojciec anioł kapucyn jego hrabiego zwyzywał od parobków i od chamów, co dla Badeniego było no, czymś fantastycznym, jeśli chodzi o takie doznanie, powiedzmy, no, nie wiem, religijne, socjologiczne i tak dalej. W każdym razie jest coś takiego jak postawa humorystyczna, postawa kontemplacyjno-refleksyjna, nieaktywna, myślącego obserwatora, która łączy obiektywizm z umiarkowanym relatywizmem, nie koncentruje się na wadach wyłącznie, ale i ukazuje świat i ludzi w właściwych proporcjach, jest wyrozumiała, tolerancyjna i nacechowana swoistym dystansem do siebie. Taka postawa humorystyczna, Kornel Makuszyński i Bolesław Prus, według Dziemidoka się charakteryzowali taką postawą, sprawia, że człowiek jest bardziej szczęśliwy w życiu. Tatarkiewicz też pisał w swojej książce o szczęściu właśnie o tym, że humor pomaga. No i to właściwie jest koniec. Wnioski jakie są? Jeśli chodzi o sam styl pisania Badeniego, to nie są traktaty. Trudno się zbiera to wszystko do jakieś takie syntetyczne ujęcia. Ojciec Badeni rzuca intuicje, obrazy, światło na przykład bardzo często się pojawia. Charakterystyczny jest humor, w tym autoironia. Celowe na przykład używanie języka, który nie jest językiem takim religijnym, wręcz awersja do tego języka. Jak Badeni słyszał, jak ktoś posługuje się takim językiem kościelnym, taką nie tyle nową mową, co taką nabożną mową, typu na przykład jak kogoś zapytamy, co robił i odpowie, że no byłem nawiedzić braci w Korbielowie, no to ja już widzę Badeniego, który tutaj wyszydzał, prawda, i się śmiał z tego, tej kościelnej nowomowy, to Matka Boska nawiedziła świętą Elżbietę, a normalny człowiek jedzie odwiedzić kolegów na przykład, czy spotkać się z nim. I tak dalej. Pojęcia teologiczne, jakie on stosuje, urok, wyjście, to są takie pojęcia. Temat inicjacji, to właśnie przechodzenie i tak dalej. Teologia mistyczna, dlaczego taki temat? Dlatego, że punktem wyjścia całej refleksji Badeniego jest jego doświadczenie i próba zrozumienia siebie samego. Ojciec Badeni chce zrozumieć to, co się stało, to, co przeżył, ta jego sytuacja doświadczenia religijnego, powołania. I to eksplikuje, to wyraża, nazywa, opisuje to doświadczenie. Teologia Bożego Uroku myślę, że jest bardzo ciekawa. Po pierwsze jest zakorzeniona w tradycji klasycznej u Tomasza Zakwinu. Po drugie jest ciekawym opisem doświadczenia religijnego. Doświadczenie religijne jest kwestionowane na gruncie filozofii.
było na przykład kwestionowane w ten sposób, że no, że co, że psychoanaliza kwestionowała na przykład, prawda? Albo współczesne neuronauki na przykład kwestionują doświadczenie religijne, że wszystko to jest uwarunkowane przez różne procesy, które zachodzą w mózgu. I tak dalej. Badeni mówi, jest pewien rodzaj doświadczenia religijnego, który nie jest iluzoryczny i można pytać o to, jak on się ten doświadczenie kształtuje, jakie są warunki jego wiarygodności. Więc jest to takie świadectwo właśnie takiego żywego doświadczenia religijnego i też myślę, że w ciekawej postaci, bo z jednej strony jest to realne, a z drugiej bardzo delikatne, takie dyskretne. Żyjemy w czasach, gdzie z jednej strony właśnie religia jest poddawana krytyce, traktowana jest dość tak z dystansem i sceptycznie jako coś, co właściwie można by gdzieś do jakiejś kruchty kościelnej zagnać. Natomiast nauka to daje nam dobry opis świata i rzeczywistości. To z jednej strony właśnie religia jest krytykowana. Z drugiej jednak są fenomeny takiego odrodzenia religijnego, które niekiedy przybierają postać doświadczeń, no takich widzialnie religijnych, takich właśnie jak różne charyzmatyczne zjawiska, prawda, mówienie językami, są różni uzdrowiciele, cudotwórcy. Mi się wydaje, że badanie pokazuje coś takiego, że doświadczenie religijne jest możliwe, jest czymś realnym, on to opisuje, ale też niekoniecznie musi to oznaczać jakieś pójście w takie bardzo supernaturalistyczne rozumienie religii, oderwane od na przykład od światopoglądu takiego, od codziennego życia i światopoglądu normalnego, normalnego doświadczenia i relacji z ludźmi. To tyle. Nie będę już przedłużał. Dziękuję za uwagę. Na czacie mam tutaj kilka rzeczy. A to tylko takie organizacyjne. Dobrze. No to ja dziękuję już za uwagę. Jestem gotów teraz odpowiadać na pytania, czy dopowiadać różne rzeczy, które pominąłem w trakcie wykładu. Zbyszek coś mówi, bo rusza ustami, ale ja nie byłem na kursie czytania z już. Przepraszam, nie włączyłem mikrofonu. Już włączę mikrofon i już mówię jeszcze raz, powtórzę. Dziękuję bardzo za ciekawy wykład. Wprowadzenie do myśli teologicznej, chyba trzeba tak powiedzieć, ojca Tomasza Badeniego. Ja myślę, że tutaj jakby zachęta dla Państwa, żeby teraz zadawać pytania na Facebooku, bo na razie pytań takowych nie ma. I ja pozwolę zadać sobie takie pytanie, które mi się nasunęło w trakcie wykładu. Czy jakby można byłoby poznać, co nasz prelegent sądzi o tym, czy daje się pogodzić tą myśl, którą nam tutaj prelegent, pan ojciec doktor zaprezentował, z teologią Tomasza Zakwinu, czy ten system, jaki stworzył i teologii, i filozofii, to po części Tomasz Zakwinu, jest kompatybilny z tą myślą, którą tutaj wysłuchaliśmy, poznaliśmy? Tak, jest kompatybilny. Joachim Badeni czytał i studiował no, na wszelkie możliwe sposoby. Myślę, że znał dobrze sumę teologiczną świętego Tomasza. Ale oczywiście jego lektury były lekturami znacznie szerszymi. On się fascynował, no po pierwsze właśnie tymi wątkami poza chrześcijańskimi, jak buddyzmem, ale to głównie z tego powodu, że był bardzo zaintrygowany tymi praktykami medytacyjnymi buddyjskimi. Czytał też Junga, jego teorię archetypów znał i jakoś go to też intrygowało. Są świadectwa, gdzie mówi, że poganin Plotyn świetnie coś tam opisał, prawda? I tak dalej. Więc to była znajomość świętego Tomasza, która się nie ograniczała tylko do znajomości świętego Tomasza. Czytał Filokalia, świętego Jana od Krzyża, prawda? Różnych, mnóstwo różnych autorów. Natomiast na pewno to, co mówiłem o tym, że ojciec Badeni zrozumiał siebie samego wtedy, kiedy na wykładach o świętym Tomaszu Zakwinu zrozumiał, że Bóg działa przez urok i że to jest to pierwsze poruszenie, które już jest jakimś oddziaływaniem Boga, już jest takim działaniem boskiej łaski, która przygotowuje no, człowieka na akt wiary.
żeby być człowiekiem wierzącym, no trzeba być jakoś poruszonym przez Boga. I to jest też w tym fragmencie sumy, który tam pokazywałem przez chwilę. To jest też, myślę, że doświadczenie wielu ludzi religijnych i doświadczenie duszpasterskie. No, dla kogoś religia jest przez lata nieinteresująca, jest czymś kompletnie nudnym, takim właściwie nie wiadomo z jakiego powodu człowiek miałby się zajmować takimi rzeczami i nagle coś się odsłania i ta tematyka staje się żywa, znacząca, pociągająca. I to jest to doświadczenie właśnie, myślę, o którym mówił ojciec Badeniu, że nagle oddziaływuje na mnie to tak przemożnie, że czuję się wezwany właśnie, żeby wystąpić z tego szeregu takich ludzi. Ja myślę, że jak najbardziej to się da z myślą świętego Tomasza. Pogodzić, czy właśnie pokazywać też inspiracje tomistyczne. Znaczy, u niego nie tyle jest inspiracja tomistyczna, co raczej dzięki świętemu Tomaszowi on to nazwał. Mówi, zrozumiałem samego siebie. To jest ciekawe, że właśnie zrozumiałem swój przypadek. Znalazł narzędzie, którym, jakby środki wyrazu dla tego, czego doświadczał. To nie jest coś takiego? No to prawda, jak tutaj słyszeliśmy, doświadczenie mistyczne jest jakby trudno artykułowalne, jest no prawie że niemożliwe do wyartykułowania, bo jest to tak inna rzeczywistość. I mistycy, mówił ojciec o Teresie Zawilla, ale także o innych, mają problem z artykulacją tego, czego doświadczyli. Powinni milczeć właściwie, a mimo to, prawda, widać czasami jest wielosłowie, chęć podzielenia się z innymi tym, co mówią. Czy tutaj też nagle nie było tak, że ojciec Badeń znalazł nagle tą nić, która by go najbardziej do tego doświadczenia zbliżała? No, mistycy często są, popadają w konflikt z hierarchią swoich wspólnot, bo często właśnie w imię swojego doświadczenia wypowiadają coś i dla nich to doświadczenie jest silnym doświadczeniem. Oni mówią, takie jest moje doświadczenie, ja to przeżyłem. Ja mówię tylko, co jest, prawda, co jest doświadczeniem. Ojciec Badeni na szczęście nie popadł, no ale mistrz Eckhart, jego też był zafascynowany mistrzem Eckhartem, popadł, prawda, w jakieś tam tarapaty, potępiono niektóre z jego tez. No bardzo często jest tak, że mistyk jest krytykowany przez różne tam urzędy nauczycielskie. I jest kilka pytań. No właśnie chyba nawiązuje do tego, co tutaj chwilkę temu ojciec mówił. Właśnie takie pytanie jest, czy tradycje wschodu, mistyczne tradycje wschodu nie są niebezpieczne dla chrześcijańskiej tożsamości? Czy jakby nie kłócą się z tym, co głosi chrześcijańska nauka? Kłócą się, oczywiście, że się kłócą, bo głoszą rzeczy, które są w sprzeczności z tym, co głosi chrześcijaństwo. Hinduiści mówią, człowiek żyje wiele razy i się wciela w tam różne byty, a chrześcijanie mówią, że żyje raz, potem jest sąd, prawda? Śmierć i tak dalej. Więc jest albo tak, albo tak. No, trudno powiedzieć jak, bo nikt tam nie był. Możemy jedynie mówić, używając argumentów naszej wewnętrznej tradycji religijnej albo jakieś argumenty też filozoficzne do tego dostosowywać. Ja znam takie z jednorazowym istnieniem, prawda? Ale na pewno jestem przekonany, że hinduiści mają swoje argumenty na rzecz tego właśnie, że czymś realnym jest to samsara, czyli to koło wcieleń. W tym sensie one są oczywiście sprzeczne i to trzeba znać te wszystkie te twierdzenia, wiedzieć, w co wierzą wyznawcy innych religii, ale to nie znaczy, że trzeba się tego jakoś bać, prawda? Że trzeba, nie wiem, od razu upatrywać tutaj jakieś szatańskie oddziaływania, czy coś takiego. Żyjemy w epoce, gdzie Kościół idzie drogą dialogu międzyreligijnego i dokumenty i oficjalne nauczanie Kościoła jest takie, żeby prowadzić dialog. Prowadzić dialog, dlatego że to ma wiele różnych zalet czy rzeczy. Po pierwsze, i to są sformułowania papieża Jana Pawła II z jego encykliki Redemptor Homi. Nie. Redemptoris Missio, że dialog religijny oczywiście jest częścią takiej ogólnej misji Kościoła w stosunku do świata, również do niewierzących, do innych wyznawców innych religii, czy ad gentes, ale jednym z celów dialogu międzyreligijnego jest odkrycie tego, co Duch Święty zdziałał właśnie w innych religiach. To ciekawe, prawda? Zobaczyć, co Bóg zdziałał w innych religiach, co tam się dobrego dzieje, w jaki sposób ci ludzie odkryli Boga, ale w jaki sposób też jakbyś Bóg też, nie wiem, jest dostępny w tych innych religiach. A po drugie, to prowadzi do pogłębienia własnej wiary. I myślę, że każdy, kto prowadził rozmowę
z wyznawcą jakiejś religii niechrześcijańskiej, no wie, że żeby się sensownie wypowiadać o swojej religii i powiedzieć komuś z innej kultury o tym, w co się wierzy, to trzeba sobie pewne sprawy przemyśleć. No. Więc to też prowadzi do pogłębienia. Dialog może prowadzić właśnie do takiego zobaczenia, co dobrego w innych, ale też do pogłębienia własnej drogi. Oczywiście jest ryzyko takiego powierzchownego dialogu, że może prowadzić do synkretyzmu takiego religijnego. Daje powiedzenia, wszyscy mistycy mówią o tym jednym i tym samym. Ta typologia mistyki, którą wymieniłem, to chodziło mi pokazanie o to, że nie ma czegoś takiego jak jedna mistyka, która się czymś charakteryzuje. Nawet jak powiemy, że doświadczenie jest amorficzne, ale jednak ono zawsze się dzieje w kontekście czegoś. I trzeba znać ten kontekst, bo inaczej zaczniemy uprawiać takie tanie porównywanie. A ja właśnie lubię, jak jest, każdy mówi, w co wierzy dokładnie, wtedy jakieś te różnice są widoczne. A to chodzi o to, że się wyznawcy różnych religii różnią, to nie jest złe. No to nie musi oznaczać, że od razu, nie wiem, musimy ich krytycznie oceniać. Podstawowym wymogiem dialogu jest szacunek, czyli uznać, że tak jak ja się staram poważnie angażować w swoją religię, tak wyznawca innej religii się poważnie angażuje w swoją. Jesteśmy ludźmi, którzy się angażują w dobre rzeczy, w naszym najlepszym rozumieniu i tu jest jakaś równość w dialogu. Tu chyba ojciec odpowiedział na pytanie następne, bo tutaj pojawiło się takie pytanie w takiej formie potwierdzenia albo zaprzeczenia. Rozumiem, że fascynacja ojca Badyniego buddyzmem prowadziła raczej do szerszego zrozumienia istoty Boga niż negacji innych religii. Ojciec Badyni się powoływał na dokumenty Soboru Watykańskiego I, gdzie były sformułowania w deklaracji Nostra Aetate, że Kościół z szacunkiem odnosi się do tych elementów prawdy i dobra, które są w innych religiach i tak dalej. On to cytował w swojej książce, więc on to się pozytywnie do tego odnosi. Natomiast interesował się doświadczeniem religijnym i mistyką. Stąd oprócz chrześcijańskiej mistyki myślę, że interesował go też buddyzm, który jest niezwykle ciekawą i taką bardzo poważną szkołą medytacji, doświadczenia religijnego, który trzeba brać pod uwagę i coś. Wiem, że też różne są formy dialogu międzyreligijnego, ale są też kontakty między mnichami, chrześcijańskimi i buddyjskimi, prawda? Którzy też mają jakieś wymianę doświadczeń, myśli związanych właśnie z życiem religijnym, co myślę też może być bardzo ciekawe. Tutaj pojawia się kolejne pytanie. Czy możemy zaobserwować, ojciec doktor, jakiś proces ewolucji myśli Badyniego? Czy też jakby od razu w tym duchu myślał, czy też to był jakiś proces, o którym możemy parę zdań powiedzieć? Wydaje mi się, że on od razu wiele rzeczy wiedział. Od razu wiele rzeczy wiedział. Mówiąc od razu, mam na myśli jego książkę Mistyka Codzienności. Książka wyszła w roku 2018, natomiast pisana była w latach 70., czyli bardzo dawno temu. I ona właściwie jest zredagowana, bo leżała taka poturbowana właśnie leżała w redakcjach różnych, znaczy w jednej redakcji, bo w redakcji wydawnictwa w drodze, ale różne ekipy tam jakoś odkładały ją na później, dlatego że ona była w złym stanie redakcyjnym. No i udało się jakoś ją zredagować. I ona właściwie zawiera wszystkie wątki, które się później pojawiają, czyli buddyzm, chrześcijaństwo, ta teologia uroku, wyjście, prawda? Też jest pełna humorystycznych, tej humorystycznej tonacji, takiej charakterystycznej dla Badyniego. Też dużo jest tam mowy o świetle, właśnie ta metafora światła. Światła, które jest ciemnością, bo wchodzimy w ciemność, która jest blaskiem, bo nie poznajemy, a jednocześnie doświadczamy realnie istniejącego Boga, prawda? Więc ono, to wszystko jest obecne, tym bardziej, że Badyni wtedy, on już miał chyba pod 60. Ojciec Badyni umarł mając lat 98. Dużo jego książek powstała pod koniec jego życia albo po śmierci. Taki jest dominikanin Herbert McKay, który też był trochę podobną, mi się wydaje, do Badyniego postacią i który też był wydawany głównie po śmierci z jego zapisków i różnych ten. I jeden z dominikanów angielskich powiedział, że mówiąc o nim właśnie, że takiej frazy użył, który mówiąc ojciec Herbert McKay, który stał się niezwykle płodnym pisarzem od momentu swojej śmierci. Myślę, że o Badynim też można tak powiedzieć, że on od momentu swojej śmierci stał się takim popularnym autorem. Więc
On to rozwija i myślę, że taką ciekawą książką, tym bardziej, że tu jest stymulowany przez ojca Kłoczowskiego, jest to Boskie Oko, czyli Po co człowiekowi religia. To wydało literackie wydawnictwo w roku 2003. Więc ojciec Badeni no, miał około 90 wówczas, ale tutaj widzimy, że no, świetnie opowiada i to jest pełne właśnie też różnych takich intelektualnie ciekawych myśli, prawda? Tym bardziej w tym dialogu z Kłoczowskim, kiedy on czuje się bezpiecznie i widać wyraźnie, że oni tak harmonizują w tych swoich wypowiedziach, odpytywani przez Artura Sporniaka i Jana Strzałkę, no i że to jest taka intelektualnie, jeśli chodzi o poznanie intelektualne Badeniego, religijno-intelektualne, to mi się wydaje, szczególnie ta książka jest dobra. Autobiografia też. Chociaż to bardziej już takie biograficzne i anegdoty tam są. Przez Badeni był bardzo zakochany w pewnej rumuńskiej dziewczynie i chciał się z nią ożenić. Opowiadam się o tym. Bardzo to są ciekawe rzeczy. Rozumiem, że tutaj mamy odpowiedź na kolejne pytanie. Niechcący trochę odpowiedź, bo było pytanie właśnie, gdzie można znaleźć jakieś myśli czy inspiracje do zgłębienia tej teologii uroku ojca Badeniego. Rozumiem, że ta książka, którą ojciec polecał, czyli po pierwsze teologia codzienności, to jedno i dwa, to te tak, właśnie, to pokaż mi jeszcze raz tą książkę. Czy ona jeszcze gdzieś dostępna jest, bo podejrzewam, że tutaj także tak było w tle taka myśl, takie pytanie. We wszystkich dobrych antykwariatach. A w dobrych wydawnictwach? Nie wiem, już chyba się wyczerpał nakład. Nie, można zawsze pytać. 2018 rok, to stosunkowo niedawno ta książka. Więc... Ale ta książka, ona jest strasznie, tutaj muszę powiedzieć, ona jest strasznie taka nieuporządkowana jednak. Ja myślę, że to, że ona przeleżała tak długo, to wynikało też z tego, że ona jest trudna, bo Badeni rwie swoją myśl, on rzuca intuicję, rzuca obrazy, za chwilę to zmienia. Ja czasami starałem się tak sobie myśleć, co Badeni tak naprawdę chciał powiedzieć. Gdyby on mówił, to jakby no nie ma, że jego głos usłyszeć, prawda, w takim sensie, kiedy tam redagowałem, bo czasami to było takie zdanie, że właściwie możliwe były dwie interpretacje. Jest takich paru miejsc, gdzie rozstrzygnąłem trochę tak, jak uważałem, że taka była intencja Badeniego, ale to, nie wiem, czy tak dobrze zrobiłem do końca. Rozumiem, że bardziej strawna jest ta praca, prawda? Ta boskie oko, tak? I bardziej lepiej się czyta, bo to są dialogi, więc zżywam myśl i to byśmy polecali w pierwszej kolejności. Pewnie też dobre antykwariaty polecimy. No, mistyka codzienności również, prawda? Wiele również wywiadów ojciec Badeni udzielał, natomiast takie poważne myślenie i poważne wątki w zarodku, później rozwijane w różnych, to są tu, w tym właśnie codzienności. Ale Badeni nie był intelektualistą takim akademickim, który stara się jakoś precyzować swoją myśl, układać logiczny jakiś ciąg. On po prostu rzucał myśli, rzucał obrazy. Jak sam powiedział, mówił kazania bez przygotowania. Rzeczywiście mówił bez kartki zawsze, z tego co pamiętam. I że też nie wspomniałem o jego doświadczeniu charyzmatycznym. On był związany silnie z ruchem odnowy w Duchu Świętym, z różnymi wspólnotami w Krakowie i gdzie indziej. To też był taki ważny wątek jego. Ale mi się wydaje, że bardziej duszpasterski niż taki intelektualny. Mi chodziło o tym, co mnie tutaj zaciekawiło, to właśnie ta teologia uroku, bo mi się wydaje, że jak mamy mówić współczesnemu człowiekowi o Bogu, prawda? Ludziom, którzy, nie wiem, do kościoła nie chcą chodzić, coś takiego. Co jest motywem, żeby zacząć praktykować religię? Dlaczego to robić? Myślę właśnie, że powiedzenie, że trzeba odkryć coś takiego, co właśnie ciągnie człowieka. Że to jest właśnie coś, co musi być pociągające. I to jest myśl klasyczna u świętego Tomasza. Bóg musi poruszyć człowieka od wewnątrz po to, żeby człowiek się zwrócił do niego. Zwrócił się jak ten, który się zwraca ku słońcu. To samo to poruszenie już jest jakimś takim dotknięciem, odsłonięciem się czegoś. Badeni, mówiąc o tej właśnie uroku i o tym o świetle, ku któremu się trzeba zwrócić, powołuje się na zapiski Pascala, filozofa XVII-wiecznego francuskiego,
który miał w kaftanie tak zwaną pamiątkę, czyli zapis doświadczenia mistycznego swojego, o którym pamiętał, prawda? Też tam było właśnie Bóg, ogień, światło, Bóg Jezusa Chrystusa, a nie filozofów i uczonych i tak dalej. Doświadczenie takie mistyczne. Więc coś takiego, co sprawia, że człowiek się zmienia. Jak mówiłem trochę różnym ludziom o tym, co przygotowuje i o tym doświadczeniu uroku i tak dalej, to był też taki zarzut, że wszyscy sekciarze tak mówią. Jedna z osób krytycznie nastawionych powiedziała, tak, to każdy, kto z jakąś sektę zakłada i chce ludzi zniewolić, to ci powie, że miał specjalne wizje i doświadczenie i tak dalej. Mi się wydaje, że ten temat też jest wart poruszenia. I ja myślę, że tutaj trzeba kryterium takie postawić, że trzeba spojrzeć na człowieka w całości, to znaczy spojrzeć na to, jak traktuje innych ludzi, jak się w codzienności odnajduje, jak wygląda jego życie, prawda? Czy to jest rzeczywiście jakiś sekciarz, który wiąże ludzi, czy też taki, który szanuje innych ludzi i tak dalej, że to jest taki koncept. I to, do, no, jeśli chodzi o Badeniego, no to ja go znam jako człowieka pełnego ciepła i życzliwości, no więc nie wydaje mi się, żeby to był sekciarz. Tym bardziej, że nie założył żadnej sekty jakoś. No. Sam już w jednej siedział, to już... Tutaj do tego nawiązuje kolejne pytanie, do tego, co ojciec mówił. Trochę takie osobiste, ale odczytam je. A jak ojciec Badeni wpłynął na ojca Chrzanowskiego? W ogóle nie wpłynął. To jest takie wpływanie, takie drobne wpływanie. Bo może być takie wpływanie, że ktoś wpłynął tak, że nie wiem, ach, coś takiego. Badeni był, mówił, opowiadał żarty, spotykał się, rozmawiał, prawda, i tak dalej. Więc był taką osobą, która oddziaływała na pewno. Zresztą ja go raczej poznałem, jak już był takim człowiekiem w starszym wieku, no właśnie w okolicach 90. Wcześniej czasami słyszałem jego głos był też bardzo taki charakterystyczny, przykuwający uwagę, skłaniający do słuchania, prawda? U kaznodziei, który pracuje głosem, głos jest bardzo ważny. Teraz też to, co się widzi, jest ważne, ale kiedyś na przykład stojąc w kościele, słuchając kazania, to ten głos był ważny. Badeni miał taki głos, który bardzo i sposób mówienia, który bardzo pociągał. Ten urok też oddziaływał przez to. I był taki nietypowy w tym swoim głoszeniu, tak jak mówiłem, no, odwoływał się do doświadczenia, odwoływał się do szerokiej erudycji, którą posiadał i którą, po której tak skakał, prawda, jak konik szachowy po to, żeby ją wykorzystywać. No i to, co mówił, było ciekawe, to było zawsze jakoś odkrywcze, to miał takie intuicje bardzo wnikliwe. No więc to nie było jakieś takie oddziaływanie wielkie, ale właśnie takie oddziaływanie takiego starszego współbrata, który jest inspirujący, tak bym to określił. Okej, dziękuję. Jeszcze, pani doktor jeszcze ma jakieś pytanie? Właśnie chciałem o to zapytać. Bardzo proszę. Tak, tak. Ja chciałam się zapytać o kwestię humoru, ironii. Czy ojciec Badeni no, widział w niej jakąś rolę w komunikowaniu na przykład wiary chrześcijańskiej? Czy stworzył jakąś, no tutaj już teraz wątpię po tym wykładzie, ale czy stworzył jakąś teoretyczną podbudowę humoru, albo czy można by było jakąś taką rekonstrukcję dla niej znaleźć? Ja pytam to w kontekście chociażby innego protestanckiego filozofa, Sørena Kierkegaarda, dla którego właśnie humor czy ironia no, były takimi podstawowymi formami też komunikowania się. Chrześcijaństwa też. Ojciec Badeni był ironiczny, ale to nie była taka ironia sokratejska, prawda, czy taka jak o Kierkegaarda. Mi się wydaje, że to była taka ironia życzliwa. Ten ostatni slajd, który szybko tam przemknąłem, mówił o postawie humorystycznej, że to jest taka postawa pewnej wyrozumiałości, dla, nie wiem, ludzkich słabości i tak dalej. Też postawa autoironii na przykład. No, był bardzo autoironiczny w swoich wypowiedziach. Często tak właśnie mówił o sobie. Widać było że wyraźnie, że ma dystans w stosunku do siebie. To jest też bardzo ciekawe. W religii jest mało, w ogóle jest mało poczucia humoru,
A już autoironia... Poważna sprawa. Humor też jest bardzo poważna sprawa, bo święty Tomasz z Akwinu powiedział, miałem trudno zacytować, ale już mi zniknęło, że humor to jest jedna z cech takich niezbywalnych człowieka. Właśnie to sprawia, że jesteśmy ludźmi, to, że mamy poczucie humoru. To wynika z naszej rozumności. I nie wiem, czy on nic nie stworzył, żadnej teorii Bademii. On właściwie tylko mówił z doświadczenia i o swoim doświadczeniu. Zdolność do śmiechu jest istotową przypadłością człowieka, to ma za chwilę suma teologiczna. No więc to by też było ciekawe, że to jest, że on był śmieszny, że celowo właśnie pobudzał ludzi do śmiechu. W kazaniach, ja niewiele kazań jego pamiętam, bo już był stary, już nie mówił kazań, ale my mamy coś takiego, jest taka instytucja, to się nazywa salka rekreacyjna, gdzie się pije kawę oraz się urządza rekreację. Rekreacja to nie jest, jak ktoś by myślał, chodzenie na siłownię i do spa, tylko rekreacja to jest wtedy, kiedy wspólnie z braćmi się siedzi i się rozmawia o różnych rzeczach. No właśnie przy tam lampce wina, czy przy kawie, czy tam coś takiego, bo ktoś ma imieniny, ktoś ma urodziny, to też jest obchodzone. I Badeni wtedy często opowiadał różne anegdoty. Opowiadał różne wiersze, które sam wymyślał, które były śmieszne po prostu. No więc to było bardzo takie pełne humoru i pełne ironii. A myślę, że humor jest rzeczą bardzo ważną i mi się wydaje, że humoru w Kościele mogłoby być więcej. No są księża, którzy opowiadają dowcipy. No wiemy, że ksiądz Tischner opowiadał, inni księża też. Ja też czasami coś opowiem, jakiś dowcip. Ale to jest zawsze ryzykowne. Ostatnio powiedziałem taki dowcip, że się nikt nie śmiał. Może nie widziałem, bo ludzie byli w maseczkach. Takie jest głupie wtedy, jak się głupio czuję. Ale uważam, że w Kościele mogłoby być więcej humoru. To by było wtedy jakoś lepiej. Poza tym zauważyłem, że wszystkie instytucje, które są takie bardzo oficjalne, bez poczucia humoru, to są jakieś takie, no, jakieś takie trudne do zniesienia. No. Humor musi być. Musi być trochę do śmiechu, bo inaczej to jest tak dziwnie. Doktor Maria jeszcze ma jakiś problem? Już bardziej poważny niż wesoły? Nie mam. Proszę Państwa, myślę, że tutaj zestaw pytań, jakie do Ojca mieliśmy i odpowiedzi został wyczerpany. Ja tutaj pozwolę sobie w imieniu towarzystwa i w imieniu słuchaczy i oglądaczy bardzo podziękować Ojcu Doktorowi za ciekawy wykład, za cierpliwość w odpowiedziach, za wprowadzenie nas w myśl religijną, w teologię Ojca Badeniego. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo.